Witamy widzów Wirtualnej Polski w programie Prosto z Igrzysk. Programie, który w sposób prosty i przystępny mówimy o tym, co w Pekinie się zadziało i co w kontekście Polaków na Igrzyskach Zimowych zadziać się może. Marcin Musiał, dzień dobry. Witam i od razu przepraszam za zmienioną porę. Dzisiaj nieco później zaczynamy, a to dlatego, że w nocy z perspektywy biało-czerwonych działo się niewiele, żeby nie powiedzieć nic, ale już po południe przyniosło nam sporo tematów do rozmów. Wszystkie te tematy już za chwilę poruszę z Dawidem Górą. To jest nasz człowiek odpowiedzialny za Pekin, WP Sportowe Fakty. Witaj, Dawidzie. Dzień dobry tobie i państwu. Tematem numer jeden, nie wiem czy nie całych igrzysk, ale na pewno dzisiejszego popołudnia jest Natalia Maliszewska. Ona wygrała swój bieg kwalifikacyjny na 1000 metrów w short tracku. Bieg, który wzbudził sporo emocji. Nie wiem czy się zgodzisz, bo taki niepewny start. Czy uważasz, że to była taktyka Natalii, żeby wyczekać rywalki na starcie? Uważam, że to była taktyka, to znaczy może zakładała, że ten start będzie nieco lepszy, ale jestem przekonany, że ona celowo i spokojnie później jechała w tym występie, dlatego że proszę zauważyć, że ona bardzo dokładnie obierała sobie pozycję na lodzie, a mianowicie wyprzedzała rywalki wyłącznie po wewnętrznej, wykorzystała tam spięcie rywalek, to po pierwsze, ale po drugie bardzo delikatnie, jakby pewnym krokiem, jednocześnie bez żadnych gwałtownych ruchów wyprzedziła jeszcze wtedy prowadzącą zawodniczkę, więc widać, że to nie był przypadek. Natalia Maliszewska doskonale wiedziała, co robi. Widać to również po jej reakcji po tym biegu, a mianowicie no, taki lekki uśmieszek, kolejny dzień w pracy, wiadomo, chociaż akurat w jej przypadku to nie do końca był kolejny dzień w pracy, dlatego że pamiętamy, co się działo wcześniej, prawda? Testy negatywne, pozytywne, pomyłka Chińczyków, która doprowadziła do tego, że wpuszczono ją do hali na trening, a później znowu zawrócono do hotelu. Ostatecznie nie mogła wystartować na swoim koronnym dystansie 500 metrów, bo myślę, że warto również przypomnieć, że mówimy o dystansie 1000 metrów w tym momencie, prawda? A to nie jest jej koronny dystans, a mimo tego poradziła sobie znakomicie. To pokazuje, że ta cała sytuacja z testami na obecność koronawirusa w organizmie ją tylko zmotywowała do walki, ale na pewno nie pomogła w zakresie motoryki, dlatego że ona przecież nie trenowała w tym czasie. Mogła sobie tylko potrenować sama w swoim pokoju hotelowym, no ale umówmy się, to nic w porównaniu z tym, co można osiągnąć podczas treningu na lodzie. Więc tak naprawdę, niezależnie od tego już, jak się potoczą ćwierćfinały, które w piątek, możemy być no, wręcz zachwyceni z tego, jak Natalia Maliszewska poradziła sobie w tym biegu. Piękny różowy kask, niech jedzie jak najszybciej, jak najdalej. Kolejny występ Natalii w piątek, 12:04, to będzie ten ćwierćfinał, do którego dzisiaj awansowała. Wspomniałeś o tym przez chwilę, że 500 metrów to jest ten dystans koronny, z którego została ograbiona w pewnym sensie przez wyniki testów koronawirusa. 1000 metrów to nie jest jej specjalność, ale to jest najbliższa koszula ciału, jeżeli chodzi o te 500 metrów, w którym czuje się najmocniej. Dość powiedzieć, że potrafiła wygrywać zawody Pucharu Świata, wygrała cały sezon 3 lata temu na 500 metrów. Teraz w tym sezonie miejsce trzecie. Na 1000 metrów w Pucharze Świata miejsce siódme to jest najlepsze w jej karierze. W związku z tym, w związku z całą tą historią tego, jak prezentuje się na 1000 metrów, ale także tego, co stało się na początku tych igrzysk dla niej, czy ty wierzysz w dobry wynik Natalii, wierzysz w kolejne awanse i może jakieś dobre miejsce w finale, czy raczej tutaj nastawiamy się na to, że każdy kolejny awans do następnego etapu będzie dla Natalii sukcesem i takim małym rewanżem za te 500 metrów? Powiedziałeś o jej siódmym miejscu w Pucharze Świata, ale ona bardzo często kręciła się gdzieś tam w pobliżu czołówki, więc to nie jest tak, że ona na 1000 metrów w ogóle nie potrafi jeździć, a teraz jest zmotywowana naprawdę podwójnie, co do tego jestem przekonany. Trzy czołówka, powiedzmy sobie szczerze, no to co powiedziałem wcześniej, a mianowicie brak treningów tutaj no nie ma siły, musi się odbić na jej występie. Nie ma innej możliwości, dlatego że jej zawodniczki miały pełne możliwości, pełne szanse na to, aby zaprezentować się w sposób optymalny na igrzyskach, bo nie miały zmarnowanego czasu na izolacji. Polka przebywała na izolacji, więc trenować nie mogła. Siłą rzeczy ten wynik nie będzie taki, jak mógłby być wtedy, kiedy Polka nie tylko by trenowała, ale już zapoznałaby się z taflą, z lodem, z rywalizacją przede wszystkim na igrzyskach na 500 metrów. Dlatego ja nie oczekuję tutaj cudów. Uważam, że ten przejazd, o którym teraz mówimy, na 1000 metrów, kiedy w sposób mistrzowski, profesorski wręcz, wyprzedziła rywalki po wewnętrznej, tak jak powiedziałem, jakby takim delikatnym ruchem, jakby wiedziała doskonale, co robi, jestem pewny, że wiedziała, to tak naprawdę już jest taki interesujący, fajny element odpowiedzi Natalii Maliszewskiej, Polki, na to, co stało się z nią na początku igrzysk. Przypomnijmy, że przecież ona opublikowała no, niezwykle emocjonalny wpis
I to nie było tak, że ona źle czuła się na izolacji, to nie było tak, że ona po prostu była smutna z tego powodu, że nie mogła startować na swoim koronnym dystansie, na którym, przypomnijmy, była typowana do medali, ale wręcz powiedziała, że już w nic nie wierzy, nie wierzy w testy, że no, tak to wyglądało, jakby chciała już wracać. A tutaj, proszę bardzo, wraca na tafle, pokonuje rywalki, i to w sposób naprawdę mistrzowski, i liczy się w walce o kolejne lokaty. Jeżeli pytasz o to, czy ja zakładam sukces, sukces zakładam, ale nie zakładam na pewno medalu. Oto nie ma sensu pompować balonika po takim stresie i po takim dramacie, jaki przeżyła Natalia Maliszewska, ale na pewno ćwierćfinał będzie ciekawy. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości i jestem przekonany, że warto go obejrzeć. To w piątek o 12:00 Natalia pisała, że w nic nie wierzy w igrzyska, nie wierzy w testy. My wierzymy w Natalię, wierzymy w każdy bieg z osobna, że będzie w nim dobry występ, będziemy to śledzić. Śledziliśmy także występy innych pań na lodowisku dzisiaj. Tu nie poszło nam tak dobrze. Brak awansu do finału A, finał B dla naszej reprezentacji, dla naszej sztafety. Ale tutaj musimy przyznać, że sam udział w igrzyskach dosłownie był chyba wyróżnieniem dla naszej reprezentacji. Tak, tutaj nie mogliśmy liczyć na dużo więcej. Ogólnie rzecz biorąc, powinniśmy powiedzieć jedno. Natalia Maliszewska na 500 metrów, to była przed igrzyskami nasza nadzieja i to największa na medal, większa od skoczków nawet po tym słabym początku sezonu. Więc jeżeli mówisz o sztafecie i o tym, jak inne Polki sobie radzą na igrzyskach, to naprawdę nie mogliśmy mieć tutaj wielkich oczekiwań. Ja wiem, że to brzmi smutno, no ale taki jest poziom niestety polskich sportów zimowych. Natomiast Natalia Maliszewska to była nasza nadzieja, która po prostu no, rozpłynęła się w powietrzu przez te testy na koronawirusa, przez pandemię, może tak powiedzmy, żeby tam nikogo nie obwiniać też o to, co się działo, chociaż i organizatorzy nie popisali się w tej całej sytuacji. I jeżeli chodzi o short track, również jeszcze na tych igrzyskach, które będziemy śledzić, bo przecież jeszcze przed nami rywalizacja między innymi na 1500 metrów, no tutaj też nie możemy mieć wielkich nadziei. To, co było najważniejsze, już tak naprawdę za nami. Teraz możemy obserwować tylko piękny powrót Natalii Maliszewskiej i to, jak będzie sobie radziła z tym obciążeniem, które spotkało ją na początku. To przejdźmy w takim razie do innych wydarzeń, żeby podsumować to, co działo się dzisiaj w Pekinie. Trzeci ślizg saneczkarski to niestety bardzo groźne obrazki dla polskiej reprezentantki. Upadek przy 120 km na godzinę. Do czego tam doszło? O co tam chodziło, Dawidzie? Ja mam wrażenie, że ogólnie rzecz biorąc prześladuje nas nieco pech na tych igrzyskach i w próbach przedolimpijskich. Tutaj no, mieliśmy do czynienia z błędem, który popełniła nasza reprezentantka. Teraz patrzę na te zdjęcia, chociaż one oczywiście niczego nie pokazują, bo to, które teraz jest przed nami, to jest no, zdjęcie idealnej sylwetki, takiej, do której się przyzwyczailiśmy. Więc błąd, jeden błąd, minimalny, dosłownie, w ułożeniu ciała wystarczy, aby doszło do przewrotki. Zresztą pamiętajmy, że każdemu, kto na co dzień nie ogląda sportów zimowych, nie ogląda zjazdów saneczkarzy. Zjazd saneczkarski kojarzy się właściwie z tym, że zawodnik leży po prostu na sankach albo leży w bobsleju ustawiony i nic nie robi. To nie jest tak. Tam każdy mały ruch ciała odpowiada za prędkość, za to, w którym miejscu rynny się znajdziemy. To jest niezwykle istotne i każdy taki mały ruch powoduje również ewentualnie błędy, jeżeli będzie źle on poczyniony. No tak było prawdopodobnie w tym przypadku. Mówię prawdopodobnie, bo szczegóły zna tylko ona sama i ona doskonale wie, jak to wyglądało, jak czuła się podczas tego zjazdu. No i przypomnijmy sobie też fatalną sytuację z grudnia, z próby przedolimpijskiej Mateusza Sochowicza, dlatego mówię o tym pechu, który nas prześladuje. Tym razem tam już nie było mowy o jakimkolwiek błędzie Mateusza. Mateusz Sochowicz to jest nasz najlepszy saneczkarz, który przez błąd organizatorów trafił w ścianę, wprost w ścianę. On mówił o prędkości 70 km na godzinę i cudem przeżył, a teraz wrócił na igrzyska, co było pięknym powrotem, zresztą omówionym na całym świecie. Więc pech polskich saneczkarzy. Natomiast też musimy powiedzieć, że tutaj też nie spodziewaliśmy się jakichś wielkich rezultatów. No, nie walczymy o medale, nie walczymy o czołówkę. To jest tak naprawdę kwestia udziału, ale w obronie polskich saneczkarzy i saneczkarek trzeba stanąć, dlatego że oni nawet nie mają za bardzo gdzie trenować w Polsce. Nie ma infrastruktury, sprzęt nie jest taki, jak jest u konkurencji zagranicznej. Nie ma nawet toru sporządnego z takiego prawdziwego zdarzenia, więc aby trenować na torach lodowych, muszą wyjeżdżać za granicę. No trudno w takich warunkach osiągnąć jakiekolwiek rezultaty, powiedzmy sobie szczerze. Klaudia Domaracka, dodajmy jeszcze, to był jej trzeci przejazd. Ona go ukończyła. Tam był upadek, ale zaliczono jej ten przejazd, bo razem z saneczkami przekroczyła linię mety do czwartego ślizgu. Oczywiście już się nie zostanie, kończy rywalizacja na 25. pozycji. Jeżeli mówimy o saneczkarzach, to pewnie za chwilę do tego przejdziemy. Jutro występ polskiej sztafety. O to zapytam cię za chwilę, ale jeszcze podsumowując dzień dzisiejszy,
Chyba najważniejsze, co mogło się wydarzyć przed konkursem skoków sobotnich, mówię tutaj o konkursie panów indywidualnym, to byłby taki dobry wynik dzisiaj podczas treningów. Ja spojrzałem na wyniki z tych trzech treningów i powiem ci szczerze, Dawidzie, nie mam pojęcia, o co tam chodzi. Najlepszym przykładem chyba Dawid Kubacki, który w jednym treningu był piąty, w kolejnym był 27. Jak ty oceniasz występ polskich skoczków dzisiaj na dużej skoczni, po raz pierwszy na dużej skoczni w Pekinie? Tak, Dawid Kubacki podczas drugiego treningu spisał się najlepiej z Polaków, natomiast Piotr Żyła podczas pierwszego treningu, on był wtedy trzeci, a podczas trzeciego treningu wszyscy Polacy jak jeden mąż zaprezentowali się słabo. No tak to wygląda, natomiast przypomnijmy sobie rywalizację na skoczni normalnej, tam było dokładnie tak samo, przecież od treningu do treningu, przez serię próbne kwalifikacje i konkurs główny, wszystko się zmieniało. Dawid Kubacki przecież w ogóle nie był typowany jako osoba, która może zdobyć medal, to bardziej Piotr Żyła, który gdzieś tam się w okolicach czołówki zakręcił. To bardziej Kamil Stok, który nawet wygrał jeden z treningów. Więc teraz mamy bardzo dokładną, podobną sytuację, taką jak była na skoczni normalnej, ale mamy do czynienia ze skocznią dużą, a skocznia duża ma to do siebie, że tamte zawirowania powietrza mają jeszcze większe znaczenie, dlatego że dłużej skoczek spędza w locie czasu. Ten wiatr odgrywa zdecydowanie większą rolę. Wystarczy jeden podmuch, aby obniżyć pułap lotu, aby ta parabola nie była dokładnie taka, jak trzeba. No i skok jest krótszy. Akurat na tych igrzyskach niestety wiatr odgrywa bardzo duże znaczenie. A to, że Polacy nie są do końca ustabilizowani, jeżeli chodzi o swoją formę, to widzieliśmy od samego początku sezonu i to też nie jest żadna niespodzianka niestety, dlatego że ten sezon jest dla nas fatalny i dopiero brązowy medal Dawida Kubackiego sprawił, że z uśmiechem spojrzeliśmy na to, jak prezentują się nasi na igrzyskach olimpijskich. Więc tak naprawdę to, że mamy brązowy medal, to już jest, określiłbym nawet w kategoriach cudu, to, że Polacy zajmują wysokie miejsca podczas treningów, to też jest jakiś rodzaj niespodzianki, więc ja bym tego trzeciego treningu, podczas którego żadnego znaczek nie było w czołówce, może nie tyle nie brał na poważnie, co jakoś specjalnie się nim nie przejmował. Ten wiatr tam naprawdę bardzo mocno kręci. Jedyny minus, jaki możemy odczytać z tych trzech pierwszych treningów na skoczni dużej pod Pekinem, to jest to, że ten wiatr cały czas ma duże znaczenie. A to oznacza, że w konkursie głównym może być dokładnie tak samo. Ten wiatr oczywiście Dawidowi Kubackiemu pomógł, chociaż on oddał naprawdę świetne skoki na skoczni normalnej, zdobywając brązowy medal, ale na przykład kompletnie zgasił Piotra Żyłę. Więc jeżeli tak dalej będzie, no to znowu będziemy mieli nieco loteryjne wyniki. Ja nie wiem, czy przy idealnych warunkach Manuel Fettner byłby drugi, czy zdobyłby srebro. Co do Dawida Kubackiego, on skakał świetnie, ale też uważam, że być może Piotr Żyła by go na przykład przeskoczył, albo Kamil Stoch. Jedynym zawodnikiem, który wygrywa z warunkami na tych igrzyskach olimpijskich, jest Ryoyu Kobayashi. On jest w takiej formie, że nawet z wiatrem z tyłu potrafi zalecieć bardzo daleko. I on jest w takiej formie, że żaden ze skoczków tak naprawdę nie ma do niego żadnego startu. Jest murowanym faworytem również w rozgrywkach na dużej skoczni. Japończyk murowanym kandydatem. Japończyk kandydatem do złota. Zresztą prezentuje olimpijską formę cały sezon. Ale to jeszcze zapytam cię o Polaków, bo Bronisław Stoch mówił tutaj w programie, że ten brązowy medal Dawida Kubackiego trochę zdejmie ze skoczków presję i łatwiej im będzie podejść do tego sobotniego konkursu na skoczni dużej. Z drugiej strony dzisiaj widziałem wypowiedź Kamila Stocha przed kamerą Eurosportu, że te skocznie w Pekinie to jest dla nich nowość, no bo oczywiście to są obiekty, na których jeszcze zawodnicy nie rywalizowali w wielu przypadkach i tak właśnie jest w przypadku skoczków narciarskich. I Kamil mówi, że ma duży problem z pozycją najazdową, że musi to dopracować do soboty, że nie czuje równowagi, nie czuje właściwej pozycji jeszcze przed wybiciem. To powiedz mi, jak ty, mając te informacje, że z jednej strony powinno być Polakom łatwiej, że jednak nie ma takiej dużej presji psychicznej, a z drugiej strony, że dzisiaj ten trening też wzbudził kilka znaków zapytania. Co myślisz, co będzie się działo w najbliższych dniach do tego sobotniego konkursu? Zgadzam się w 100% z panem Bronisławem Stochem, ale presję psychiczną ściągnął z siebie na pewno Dawid Kubacki. Ja nie przypuszczam, żeby ta presja zeszła z Kamila Stocha, czy Piotra Żyły, czy Stefana Kuli i Pawła Wąska. Dlatego, że no umówmy się, to są zawody indywidualne. W drużynie będą startować dopiero 14 lutego, zresztą początek o 12 godzinie konkursu drużynowego, powiedzmy to od razu. Więc ta presja tak naprawdę no, zupełnie spadła z barków Dawida Kubackiego, dlatego, że on nie tylko nie był typowany jako faworyt, ale wręcz był typowany jako gdzieś tam trzeci z naszych zawodników, który może się w jakiś sposób pozytywny pokazać na tych igrzyskach. Więc z niego zeszła na pewno, ale czy z Kamila Stocha? Przypomnijmy, Kamil Stoch to jest trzykrotny złoty medalista olimpijski. To jest człowiek, który jadąc na igrzyska, no w ogóle nie myśli o tym, żeby być w pierwszej dziesiątce. Dla niego istotne są tylko medale i tyle, a on jeszcze miał kontuzję do tego w tym sezonie.
więc te problemy się napiętrzały. Jestem przekonany, że jeżeli Kamil Stoch mówi o problemach z pozycją najazdową, to właśnie takie ma. Zresztą umówmy się, Kamil Stoch nigdy tych wysokich prędkości najazdowych na progu nie miał. On zawsze miał z tym problem, więc jeżeli ma problem jeszcze głębszy, no to tym bardziej może mieć kłopoty z uzyskaniem jakichś dobrych rezultatów na tej skoczni. Jeżeli mówimy o tym, że skoczkowie nie są przyzwyczajeni do tego obiektu, to niestety musimy powiedzieć, że żaden ze skoczków nie jest przyzwyczajony do tego obiektu. Nie tylko Polacy, ale również ich rywale, więc to też nie jest żaden argument za tym, że my powinniśmy być tutaj na jakiejś uprzywilejowanej pozycji. Natomiast mimo wszystko ten pierwszy trening, przecież Kamil Stoch był w pierwszej dziesiątce podczas pierwszego treningu właśnie już na tej skoczni dużej, pokazuje, że no, mistrz pozostaje mistrzem i potrafi nawet z problemami sobie radzić, a przecież jeszcze będą skoki treningowe kolejne, przecież jeszcze będzie seria próbna przed kwalifikacjami, kwalifikacje, seria próbna przed konkursem indywidualnym, no tych skoków będzie bardzo dużo, znacznie więcej niż czasami skoczkowie oddają podczas jednego treningu na jakieś w Wiśle albo w Zakopanem albo w Szczyrku na skoczni domowej. Więc ja myślę, że Kamil Stoch jest tak doświadczonym zawodnikiem, że jeszcze ten problem będzie mógł sobie wypracować. Ja nie sądzę, żeby już podczas konkursu głównego, który w sobotę o 12 się rozpoczyna, miał akurat z tym problemem do czynienia, o którym on powiedział. Jeżeli będzie problem, to raczej warunki, raczej to ten brak stabilizacji. A technicznie mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. No oby nie spóźniał wyjścia z progu, tak jak czasami. Mamy taką nadzieję. Dziękuję ci, Dawid, za temat skoków, temat treningu skoczków już odkładamy, ale przechodzimy do następnego tematu. Podsumowania wczorajszego występu, bo wczoraj Ola Król rywalizowała w slalomie gigancie równoległym. To oczywiście snowboard. My mieliśmy nadzieję na medal. Sama zawodniczka mówiła, że jedzie po medal, ale realistycznie rzecz biorąc, ten medal byłby swego rodzaju sensacją i wydarzeniem. Wiem, że rozmawiałeś z Olą. Zobaczymy sobie za chwilę fragment tej rozmowy, jak ona podsumowała swój występ, bo to już oczywiście nagranie po tym, jak odpadła w ćwierćfinale. Zobaczmy ten fragment, a za chwilę zapytam cię o to, jak ty oceniasz jej występ i czy Ola ma powody do zadowolenia. Myślę, że muszę zdać sobie kilka dni, żeby na spokojnie ochłonąć. No też już rozmawiałam z trenerem. Trener twierdził, że mój przejazd naprawdę z Ester był bardzo dobry. I cała moja jazda w finałach była bardzo dobra, więc no, należało się więcej. Niestety pech chciał, że na nią trafiłam. No ale no, takie życie sportowca, więc no, myślę, że trzeba kilka dni, żebym ochłonęła i o tym jak gdyby zapomniała i wyciągnęła z tego wnioski, że to jednak też była no, dobra walka, no ale pech chciał. I tak to mi było pisane po prostu. No to proszę, Dawidzie, jak ty rozmawiałeś z Olą, to jakie odniosłeś wrażenie? Czy ona liczyła na więcej, czy ten ćwierćfinał to jednak dobry wynik? Ja w innej części tej rozmowy, bo zapraszam też Państwa do wysłuchania całości, zapytałem, czy ona realnie zakładała wywalczenie medalu. Ona powiedziała, że nie było innej opcji dla niej niż przywiezienie medalu z igrzysk. Więc dla niej ten wynik, który uzyskała, to jest 8. miejsce, to jest powód do irytacji wręcz. Natomiast moim zdaniem zupełnie niesłusznej, dlatego że no miała pecha. Znaczy oczywiście mogła w kwalifikacjach pojechać lepiej, wtedy by nie trafiła na Ester Ledecką, na Czeszkę, która ostatecznie wygrała. No właśnie, która później zdobyła złoty medal. Więc można też tak to rozpatrywać. Ale naprawdę Polka jechała świetnie. No oczywiście był ten upadek też tak swoją drogą, bo o tym też nie powiedzieliśmy, ale do tego momentu jechała świetnie. A jeżeli kwestia jakiegoś błędu popełnionego właśnie pod koniec tego przejazdu, no jak się jedzie z EPO, właśnie teraz widzimy zdjęcie też z tej sytuacji, o której mówię, jak widzimy, że jak wiemy i zdajemy sobie sprawę, jak cały czas gdzieś z tyłu głowy mamy świadomość, że rywalizujemy z kimś takim jak Ester Ledecka, to napięcie w nas jest znacznie większe. Siłą rzeczy chcemy dać z siebie jeszcze więcej, gdybyśmy rywalizowali z kimś innym i jeszcze większa jest presja. Jednocześnie nie ma takiego spokoju. No jak jest presja, to cały czas jesteśmy bardziej spięci. Ten organizm jest bardziej taki sztywny, napięty i stąd też zdarzają się takie błędy, jakie popełniła Aleksandra Król. Ale ten przejazd, tak jak zresztą przed chwilą usłyszeliśmy od niej samej, był naprawdę dobry. I to jest w ogóle świetna, bardzo pozytywna dziewczyna, która jednocześnie ma duszę sportowca, bo nie tylko jest cały czas uśmiechnięta, ale również jest bardzo krytycznie nastawiona do własnych występów. Więc właściwie, jeżeli chodzi o charakter, to jest to idealny charakter na sportsmenkę. Ja mam olbrzymie nadzieje, że nie tylko ten okres olimpiady, czyli ten czteroletni okres przed igrzyskami będzie dla niej udany, ale również igrzyska za 4 lata. Kiedy ja w rozmowie z nią wspomniałem o tym, że za 4 lata nie będą igrzyska i tam może pokazać się z jeszcze lepszej strony, to ona zaczęła tak się troszeczkę tak marszczyć czoło, że ona właściwie nie wie, co będzie za 4 lata i że nie w ogóle o tym nie rozmawiajmy, ona myśli tylko o tym, co było. No to najwyższy czas, żeby nie myśleć o tym, co było i nie myśleć o Pekinie, ale pomyśleć o tym, co będzie za 4 lata, bo w
generalnie można naprawdę jeszcze sporo osiągnąć. To jest zawodniczka, która jest w takim wieku, że jeszcze będzie w stanie nam wszystkim kibicom z Polski sprawić dużą radość. Do 4 lata, ale już zaczyna się planowanie kolejnych igrzysk dla niektórych Polaków. Tyle w temacie Oli Król. Oczywiście zapraszamy Państwa. Ten wywiad w wersji wideo jest do zobaczenia na stronie WP Sportowe Fakty. Nie tylko o wyniku i wczorajszej rywalizacji, ale też bardzo fajne kulisy tego, jak wygląda jedzenie, mieszkanie w wiosce, jak wygląda rzeczywistość covidowa w trakcie tych igrzysk. Odsyłamy na stronę WP Sportowe Fakty. Tam wywiad Dawida Góry z Olą Król. Zobaczmy sobie jeszcze za chwilę Polaków, którzy wystąpią jutro. Nie będzie tego dużo. Mamy to oczywiście przygotowane na grafice. Jutro o godzinie 8 rano zaczynamy rywalizację w biegach narciarskich. Tam sporo naszych reprezentantek, dystans 10 km. Dawidzie, jakieś przewidywania? Pierwsza dziesiątka raczej powinna być sukcesem tutaj. Tak, dokładnie tak jak mówisz, niestety tutaj szans na medale jakieś specjalne nie mamy. Odzwyczailiśmy się bardzo mocno od czasów Justyny Kowalczyk, kiedy byliśmy przekonani, że każdy start powinien mieć za sobą medal. No teraz dla dziewczyn, no jedynym pocieszeniem może być fakt, że to jest bardzo młoda kadra, więc one na Pekinie po prostu zbierają doświadczenie, chociażby taka Monika Skinder, która jest naprawdę nadzieją polskich biegów narciarskich, więc niech zbiorą tego doświadczenia jak najwięcej i wracają, niestety muszę to powiedzieć znowu, za 4 lata i tam miejmy nadzieję, że będą walczyć o medal. I zobaczymy sobie jeszcze jeden występ biało-czerwonych jutro, nieco później to będzie drużyna mixtu, czyli drużyna mieszana w saneczkarstwie, sztafeta o godzinie 14.30. O saneczkach już sobie porozmawialiśmy, Dawidzie, więc zapytam Cię inaczej. Jutro akurat luźniejszy dzień, zresztą podobnie trochę jak dzisiaj, jeżeli chodzi o polskich sportowców, ale potem w weekend znowu zrobi się biało-czerwono, znowu będziemy mieli powody, żeby zasiąść przed telewizorem i trzymać mocno kciuki. Powiedz, co warto będzie oglądać od piątku do niedzieli, jeżeli chodzi o występy Polaków. Ja powiem wręcz tak, ten weekend to będą naprawdę piekielnie gorące emocje, które nas rozgrzeją nie tylko do czerwoności, ale i może do jakichś bardziej ciemnych kolorów, dlatego że mamy nie tylko występ Natalii Maliszewskiej, to już w piątek, o którym wcześniej wspominaliśmy. Nawet jeżeli w tym ćwierćfinale nie będzie cudów, no to umówmy się, to jest piękna historia, którą pisze Polka. Mamy skoki narciarskie, a mianowicie i to taki mały maraton skoków narciarskich, dlatego że w piątek kwalifikacje, przed tymi kwalifikacjami seria prób. No, to jest jasne, ale w sobotę o godzinie 12 rozpoczynamy konkurs na skoczni dłużej. Tam no, nie mam wątpliwości, że wszyscy Polacy awansują, w sensie cała czwórka, więc miejmy nadzieję, że będziemy wszystkich 4 Polaków oglądać i że będziemy się tym emocjonować bardzo. No i miejmy nadzieję, że będzie też walka o medale, ale to nie jest kwestia tylko tej soboty, bo mianowicie ty powiedziałeś, że żebym określił te dni do niedzieli, ale przecież zaraz po niedzieli, w poniedziałek mamy znowuż kolejne skoki, a mianowicie konkurs drużynowy, a przypominam, że na skoczni normalnej wynik drużynowy nasz to było 2. miejsca, więc byłby to teoretycznie srebrny medal, więc również możemy naprawdę liczyć na wiele. Ja sobie teraz jeszcze spoglądam na moją ściągę, na to, co nas czeka, bo będzie też biatlon, przy czym biatlon niestety od największych sukcesów Weroniki Nowakowskiej i Moniki Chojnicz-Starengi no, trochę nam podupadł i Monika, mimo że jest na tych igrzyskach, to pewnie jakoś bardzo dużo nam nie przyniesie emocji. Ale jeszcze spoglądam na to, że przecież będzie występ panczenistów, a tutaj pamiętajmy na przykład, jak było to w Pjongczangu, jak było to w Soczi też zresztą, kiedy nie spodziewaliśmy się, że nasi panczeniści to będą jakiekolwiek wyniki, a potrafili nas zaskoczyć. Miejmy nadzieję, że teraz będzie bardzo podobnie. Więc ten weekend naprawdę się zapowiada świetnie i to powiem więcej, warto śledzić te zmagania naszych zawodników właściwie od bladego świtu, od samego rana, bo przecież jeszcze też treningi skoczków. No ogólnie rzecz biorąc będzie się działo naprawdę dużo i warto zasiąść przed telewizory, może nawet wziąć sobie na piątek jakiś urlop w pracy i śledzić, co to się dzieje w Pekinie. My nie bierzemy urlopu, na pewno będziemy jutro i w piątek i także w sobotę w programie Prosto z Igrzysk, ale zapytam Cię o jeszcze jedną rzecz, Dawidzie, już na sam koniec naszej rozmowy. Co prawda dzisiaj dzień 6 rywalizacji igrzyska rozpoczęły się w piątek, natomiast niektóre dyscypliny rywalizowały już w środę tydzień temu, mam na myśli karling i hokej. Mamy taki trochę niepisany tydzień igrzysk za nami. Powiedz mi, czy coś przykuło Twoją uwagę? Czy jest coś, co rzuciło Ci się pozytywnie albo negatywnie w oczy, jeżeli chodzi o te igrzyska w Pekinie 2022? Ja sobie pomyślałem, że zadasz mi takie pytanie i to myślałem o tym przed igrzyskami jeszcze,
I co ja wtedy powiem po tym pierwszym tygodniu? Czy będzie medal? Czy będzie o czym mówić w ogóle? Czy będą jakieś boczki, które będą interesowały naszych kibiców? Okazuje się, że tak. I to nie tylko mamy medal, ale medal z piękną historią, bo medal Dawida Kubackiego. Więc to jest to, co nas najbardziej rozgrzało przez ten pierwszy tydzień. Niestety również to, czego się spodziewaliśmy, a mianowicie no i najlepsze warunki zorganizowane przez Chińczyków tym osobom, które przebywają w izolacji. Podkreślmy tym osobom, które przebywają w izolacji, dlatego że inne, właściwie z kimkolwiek bym nie rozmawiał, nie narzekają na to, co się dzieje w Pekinie, uważają, że to jest naprawdę wszystko dobrze zorganizowane, łącznie z jedzeniem, na które narzeka wielu zawodników, akurat nasi jakoś specjalnie nie narzekają. Natomiast Natalia Czerwonka chyba narzekała podczas swojej izolacji, ale to tak jak mówisz, to sytuacja ludzi w izolacji jest trochę inna od tych w wiosce olimpijskiej, którzy mają dostęp do bufetu. Tak, właściwie wszyscy z izolacji, jak przeglądałem sobie te doniesienia medialne i ci, z którymi rozmawiałem zresztą, też narzekali, właściwie wszyscy, jak jeden mąż, narzekali na to, co się działo podczas izolacji. Ale ci, którzy nie są podczas izolacji, nie narzekają. Wręcz mi nasz saneczkarz Kuba powiedział, że Kowalewski, że to jedzenie jest bardzo urozmaicone i że właściwie wszystkie kuchnie świata są do wyboru, więc oni naprawdę nie mają na co narzekać. Ale podczas izolacji owszem. Ale to, co chciałem powiedzieć, było pewne, że pandemia, że te wszystkie obostrzenia, że wyniki testów przykryją nieco piękno rywalizacji olimpijskiej. I my jako Polacy mieliśmy z tym do czynienia od samego początku. Mówiliśmy już dzisiaj o Natalii Maliszewskiej, ale przecież również łyżwiarki, łyżwiarze szybcy byli w tej izolacji. Nie tylko my, bo i wszyscy zagraniczni zawodnicy, którzy byli w izolacji, mówili o tym, że chcą wracać do domu, że już nie chcą dłużej startować, że mają tego wszystkiego dość. To niestety było do przewidzenia. Nie było do przewidzenia, że te testy będą wychodziły trochę jak w totolotku i że Chińczycy będą się nawet mylili w tym, kogo wypuścić z izolacji. To niestety przykryło ducha igrzysk, tak jak powiedziałem. Na szczęście ten duch igrzysk jest odbudowywany nie tylko podczas startów, ale również podczas sytuacji, z którymi mamy do czynienia poza startami, a mianowicie tutaj znowu wracam do Dawida Kubackiego. Ten piękny duch igrzysk pokazał, kiedy pomógł Aleksandrze Król, o której również wspomnieliśmy. Ja może tylko szybko opowiem, że przecież Aleksandra Król jest... Tak, Aleksandra Król jest jakkolwiek to nie zabrzmi. Aleksandra Król jest alergiczką i nie mogła spać pod kołdrą naturalną. I to właśnie Dawid Kubacki we współpracy z pozostałymi skoczkami i trenerem Michałem Doleżalem załatwili jej kołdrę syntetyczną. To ją uratowało, bo nie mogła spać przed swoim startem. Kto wie, jakby wystartowała, gdyby tej kołdry syntetycznej nie miała. Później ten sam Dawid Kubacki pomógł Ryoyu Kobayashiemu na podium, przytrzymał mu kwiaty, kiedy ten nie miał ręki do założenia maseczki. I to jest oczywiście bardzo mały gest, pewnie każdy z nas by to zrobił, ale takie małe gesty właśnie są potrzebne w czasach, kiedy tę rywalizację sportową psują zupełnie inne czynniki. I to jest to, co mi się gdzieś tam w głowie zachowało, to jest to, co mi utkwiło, taki obrazek z igrzysk, który mi utkwił na dłużej. Ja mam nadzieję, że będziemy coraz więcej takich widoków na igrzyskach mieli, a do tego jakby Polacy dołożyli, to nie byliśmy pazerni, chociaż jeszcze jeden medal, no to byłoby pięknie. Igrzyska, czyli taka najpiękniejsza forma sportu, sport w najpiękniejszym wydaniu. Bardzo się cieszymy. Dawid Góra był moim Państwa gościem. Historię kołdry, o której opowiada Dawid, można też usłyszeć oczywiście w wywiadzie na stronie WP Sportowe Fakty z Olą Król, bo tam przecież zanim ta kołdra dotarła w rękach Dawida Kubackiego do Pekinu, to Ola opowiadała ci anegdotę o tym, że musiała spać w 28 stopniach w pokoju, bo nie mogła spać pod kołdrą, którą zapewnili jej organizatorzy. To na stronie WP Sportowe Fakty, na stronie także cały czas klasyfikacja medalowa, wszystkie występy Polaków, wszystkie najciekawsze artykuły i podsumowania naszych występów. Dla nas dzisiaj w programie Prosto z Igrzysk podsumował to Dawid Góra. Dziękuję Ci, Dawidzie. Dziękuję serdecznie. Ja Państwu za obecność również dziękuję i zapraszam już jutro do programu Prosto z Igrzysk. Będziemy po raz kolejny rozmawiać o tym, jak radzą sobie biało-czerwoni w Pekinie na Igrzyskach Zimowych, 24. Igrzyskach Zimowych w Pekinie. Na dziś to wszystko. Marcin Musiał, kłaniam się.